Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy otwierać kalendarz Hello Kitty z OPI, czyli będzie to kalendarz z lakierami do paznokci. Jak wiecie, ostatnio już nie noszę hybryd, jakoś zrezygnowałam, trochę mi się zniszczyły paznokcie i stwierdziłam, że wracam do tradycyjnego lakieru do paznokci. Jakoś tak, nie wiem, po prostu mi się zmieniło i stwierdziłam, że na razie nie będę nosić hybryd, nosiłam je kilka lat, żele, akryle, hybrydy, różne żele. Także teraz wracam do swoich paznokci, nakładam różne odżywki i zwykłe lakiery. I powiem Wam, że bardzo mnie cieszy malowanie po prostu tradycyjnymi lakierami. Także jak zobaczyłam ten kalendarz OPI Hello Kitty, to się ucieszyłam i stwierdziłam, że muszę go mieć. Już otwieram i zobaczymy, co jest w środku. Zaraz jeszcze znajdę jego cenę, bo powiem Wam szczerze, że nie pamiętam, bo już chwilkę tutaj u mnie w pokoju leży. Zapraszam Was zawsze na premiery i witam wszystkich, którzy są ze mną na premierze w tym momencie. Jestem z Wami w komentarzach i rozmawiamy na żywo. Ja bardzo lubię nasze premiery, bo komentujemy sobie na żywo i oceniamy to wszystko, co ja tutaj Wam pokazuję, więc premiery już trwają rok i bardzo jestem z tego dumna. Dobra, wpisuję w moim mailu OPI i zobaczymy. Zaraz zobaczę, ile on kosztował. Co? Żelowy? O matko, ten jest za 600 zł. Nie, no to tyle nie dałam. Czekajcie. Jest. $50. Tak, chyba go kupiłam na Amazonie, jak sobie z tego teraz przypominam. Czyli około 200 zł. Zobaczymy zawartość. Wiecie, lakiery OPI nie są tanie. Jestem bardzo ciekawa, jakie będą tutaj kolory, czy będą związane z Hello Kitty, czy będą to tradycyjne lakiery OPI. Zobaczymy. Ja w tym momencie mam Break Gel, taki system właśnie po hybrydach, w kolorze różowym i na końcówkach mam te opiłki złota z Sally Hansen, które znalazłam również w kalendarzu, więc powiem Wam, że jak teraz znajduję lakiery, to nawet się cieszę. O, wielkość jest taka, więc pewnie będą wszędzie takie miniaturki. I pierwszy kolor nazywa się A Hush of Blush. A Hush of Blush tak wygląda. I jest to lakier taki lekko perłowy. Ja perły nie lubię, bo perła mi się kojarzy naprawdę z dawnymi czasami. Zawsze panie w sklepach spożywczych miały perłowe lakiery na paznokciach. Moja mama mówi, że to jest jeszcze z lat 70. i 80. taka moda. Także nie przepadam za perłą, nie wiem, zaraz go obejrzę. Wydaje mi się, że będzie robił smugi. Nie lubię lakierów, które robią smugi. Dwójka. Fajnie, że to jest po kolei, nie zgubię się. Ja się zawsze gubię po numerach, ale bardzo ciężko się wyjmuje. Także na pewno będzie to kalendarz dla fanów lakierów do paznokci. Wiecie co, myślę, że jak ktoś ma nawet salon właśnie kosmetyczny i robi paznokcie, również tradycyjne, to fajnie taki kalendarz, słuchajcie, mieć w salonie i właśnie otwierać go przy klientkach codziennie. A Kiss on the Cheek, tak się nazywa, ten czerwony. Bardzo ładny kolor, świąteczny. Póki co jest spoczko, trójka i znowu mamy czerwony, All About the Bows. Czyli wszystko o kokardkach. No naprawdę powiem Wam, że ciężko się otwiera. No to jest minus właśnie dla lakierów tradycyjnych, że się mogą ukruszyć, szczególnie jak się otwiera kalendarze. I ta czerwień ma w sobie nutkę maliny. Bardzo ładna. W ogóle lubię lakiery OPI. Są dobrej jakości. Dajcie znać, czy używacie. Dziewczyny, które używają tradycyjnych lakierów. Żałuję, że Essie zostało wycofane z Polski, no ale były to dosyć drogie lakiery, jak na polskie warunki. Czwórka. Jestem też ciekawa, czy w tym kalendarzu będą buble, będą jakieś, wiecie, nie chcę wyjść, czy będą tu jakieś rzeczy do paznokci, takie bublaste, bublowate. No co, ja muszę mieć jakieś nowe narzędzie, żeby to otwierać. Kurczę, wyciągam. Czy to jest biały lakier po prostu? On się nazywa Alpine Snow, więc pewnie będzie biały i pewnie się nie polubimy, bo ja nie lubię Frencha. Dajcie znać, czy lubicie Frencha, napiszcie mi na premierze. Tak, to jest po prostu biały, biały kolor. Nie lubię Frencha, przyznaję Wam się. Dla mnie też jest takim reliktem przeszłości. Źle mi się kojarzy French, kojarzy mi się z takimi... No dobra, nie będę Wam opowiadać, ale źle mi się kojarzy. A najbardziej nie lubię Frencha na stopach. Ale to jest kwestia gustu i taki French skośny już mi się podoba, taki tradycyjny nie. Wiem, że to jest dziwne. Piątka. W sumie ja mam Frencha dzisiaj tylko złotego. Widzicie, nie lubię Frencha, ale Baby Boomera na przykład już lubię. W piątce mamy lakier, który nazywa się A Rose at Dawn Broke by Noon. Broke by Noon. Czyli mamy taki kolor różany, który właśnie ma w sobie takie nuty fioleto opalizującego coś, czyli takiego wieczorowego. Niekoniecznie moja bajka, bo jak mówię, nie lubię perły. Póki co ten kalendarz jest taki pół na pół. Ten mi się podoba. Aurora Berry Alice. Berry Alice. I to jest, słuchajcie, kolor praktycznie mojej sukienki. Sukienkę mam z Zary. W ogóle nie powiedziałam Wam, co mam dzisiaj na sobie. Paletka jest z Lolita Porwida z Kat Von D. Rzęsy Amelia Szczepaniak. Instagramowe. Na ustach mam błyszczyk z Fenty, ten czerwony. O ten, czyli Chiki, a na brwiach mam Anastazję Blond. To tak w skrócie. I kolczyki oczywiście ode mnie ze sklepu, nieskończoność plus róża wiatrów. I w ogóle poza moim pokojem jest hałas, więc muszę się skupić. Także podobny trochę kolor, trochę mam ciemniejszą tą sukienkę. A tutaj mamy właśnie taki szaro-burgundowy, bardzo ładny kolor. Takie kolory lubię. Lubię nudziaki, lubię właśnie jakieś takie kolory kawy. Bardzo mi się podobają.
siódemka i mamy chyba czerń. Black Cherry Chutney. I jest bardzo ciekawy kolor, bardzo. Zobaczcie, to jest fiolet z taką połyskującą drobinką. Nie wiem, czy to ujmie tu kamera, ale chyba widać. Widzicie taką złoty taki miedziany prześwit. Myślę, że bardzo ładny, ciekawy kolor. Ósemka. Wiecie, lakiery z OPI są drogie, więc myślę, że wartość kalendarza się na bank zwraca. Natomiast jest kwestia tego, czy Wam się podobają te kolory, które Wam tu pokazuję. Następny jest to kolor Bogota Blackberry i jest bardzo ładny. Taki kolor mi się podoba, bo to jest, widzicie, taki burgund z też drobinkami. Dziewiątka. Bubble Bath, jaki ładny. Wygląda jak odżywka. A jest to kolor bardzo, bardzo ładny. Mleczny. Lubię mleczne lakiery. Mleczny nudziak. Śliczny jest po prostu. Ciekawe, czy będzie krył. Fajne jest też to, że przy takim kalendarzu możecie sobie naprawdę dużo kolorów przetestować. A później jak Wam się jakiś podoba, to po prostu kupić w dużym opakowaniu. Dziesiątka. I mamy Hello Pretty. Już zadarłam paznokcie. Minus niestety tradycyjnych, zwykłych lakierów. No wiecie, przy hybrydach paznokcie są twarde, to jest różnica. A niestety bez hybryd się łamią. Ale ja wiem, że właśnie mam bardzo cienkie paznokcie po tych kilku latach noszenia, praktycznie bez żadnych większych przerw. A jak miałam przerwy, to wiecie, po tygodniu już nie wytrzymywałam. Ale teraz wiem, że już będę nosić na pewno długi czas tradycyjne lakiery. Jestem przekonana. Ten kolor jest po prostu taki fioletowy. To nie jest do końca mój kolor, ponieważ dłonie wyglądają w takim kolorze bardzo sino i on moim zdaniem wygląda dobrze, jak jesteśmy opalone. Jedenastka. Taki szary, nazywa się Isn't She Iconic. Szary ze srebrną drobinką. Zobaczcie, przepiękne, ślicznie się mieni. Ten jest naprawdę ładny. Powinnam Wam tu od razu swatcha robić po prostu wszystkich tych kolorów. Tak, to jest takie srebro. Będzie pięknie wyglądał do czarnego. Przepraszam, że tam stuka Darek naczyniami, ale akurat musi teraz stukać. 12, czyli moje urodziny. It's a girl, to dziewczynka. To jest kolor na baby shower. Bardzo ładny kolor, strasznie mi się podoba. To jest kolor bladoróżowy, również mleczny taki. Przepiękny. Podoba mi się. 13. W ogóle ładny kalendarz, co? Podoba mi się, tylko jedyny minus jest taki, że się go źle otwiera. W 13 mamy ciemnoszary Less is North i nie ma drobinek. To będzie kolor dla mojej siostry, idealny kolor mojej siostry, zobaczcie. 14 to jest Let Love Sparkle i to jest kolor taki półprzezroczysty, już widzę. Właśnie błękitno-drobinkowy. Nie wiem, czy ten kolor będzie ładny, bo pomaluję sobie wierzch zmywacza. Tutaj zrobię sobie taki swatch, ale no ładny się wydaje, ale... No kto mi tu wchodzi? Co za krasnoludek mi tu przyszedł? Odwiedził mnie mały krasnoludek w czasie nagrań. Także niebieski jest taki... nie do końca. 15. Ten jest piękny. Nazywa się Let's Celebrate, czyli świętujmy. I mamy tutaj, słuchajcie, ferię glitterów, brokatów. Przepiękny. No zobaczcie, właśnie jest daleka, jak on się błyszczy. O, jak on łapie ostrość. Zobaczcie, jak pięknie się błyszczą. Przepiękny kolor. To będzie świetny lakier na akcent, na paznokieć właśnie akcentowy. Świetny na jakiś taki dodatek właśnie. Jak mam dzisiaj coś błyszczącego, to też można dodać. Bardzo fajny. 16. Mamy Let's Be Friends. I to jest kolor bardzo jasny. Bardzo jasny, bardzo kremowy. Taki. Czyli nie biały, bo biały w porównaniu jest taki. To nie jest biel, to jest taki bardziej ekri. Spoko. 17. Machu Picchu się nazywa. I jest to właśnie nudziak lekko brzoskwiniowy. Wygląda tak. No kolor praktycznie skóry. Bardzo ładny. Bardzo mi się podoba, ja kocham nudziaki. 18. Mamy Many Celebrations to Go. I on jest taki złotawo, nie do końca moja bajka. Ale my zobaczymy na paznokciach, bo może siebie tak jak z błyszczykami mi się wydawało, że będą nieładne. To na paznokciach może ładnie wyglądać. Ja sobie robię tu swatche na moim wieczku od zmywacza. Takie kolory, które nie jestem ich pewna. Nie, myślę, że będzie nawet ładny. Albo nałożyć go właśnie na jakiś inny nudziak. Ten niebieski też nie jest zły, żeby go na coś nałożyć. Tak wyglądają te kolory. Takie półprzezroczyste. Przy hybrydach tak przyzwyczaiłam do takich kolorów kryjących, a wszystkie te lakiery jasne często są po prostu przezroczyste. 19. Jaki granat. My favorite gal pal. I jest to granat bez drobinek. Lubię granat, słuchajcie, na stopach. To jest dla mnie taki inny czarny. Lubię ciemny fioletowy i ciemnogranatowy właśnie na stopach, zamiast czarnego. 20. Pile of the Sprinkles. I to znowu będzie coś błyszczącego, tylko nie taki różowy jak przed chwilą, a fiolet. I taki fiolet, słuchajcie, mi nie przeszkadza. Tak jak ja nie lubię zbyt fioletów na sobie, na dłoniach, bo wyglądają sino. To, słuchajcie, takie coś, też znowu Wam pokażę tak, żeby się rozmazało. O! Żebyście zobaczyli, jak te drobiny się mienią.
Pięknie się mienią, naprawdę. Myślę, że to będą naprawdę ładne takie topery, te lakiery. Tak, tutaj tego brokatu nie ma dużo. Te lakiery właśnie z drobinkami. Nałożę sobie tutaj oba. Zrobiłam sobie mój słoczownik na wieczku. Dajcie znać, czy wśród Was są osoby, które stosują jeszcze zwykłe lakiery. Tu mamy właśnie te brokaty. Widzicie, one nie są bardzo jakieś takie intensywne. Jestem ciekawa, czy właśnie używacie zwykłych, tradycyjnych lakierów. Jednak jest przyjemność malowania tych paznokci. 21. Princess Rule. Princess's Rule, czyli księżniczki rządzą. Jest bardzo różowy i bardzo przejrzysty. Ciężko, słuchajcie, ciężko. Bardzo źle zrobili ten kalendarz. Widziałam też, że zrobili wersję z żelami, ale była bardzo droga. Możecie sobie spróbować. I on jest bardzo taki różowy z drobinkami. Zaraz zobaczę sobie na moim wieczku, jak on tu wygląda. O, to jest ładny kolor. On może robić smugi, ale przy kilku warstwach może wyglądać naprawdę dobrze. Tak, to jest taki brzoskwinia z drobinkami. Brzoskwinia, taki róż. Bardzo ładny. 22 to... O, 22 teraz. Reykjavik has all the hot spots. O Reykjaviku. Nie, może być nawet fajny. Taki kawowy? Nietypowy kolor, zobaczcie. Tak wygląda, nietypowy kolor. Myślę, że ciekawy. Podoba mi się taki połyskujący, coś innego. 23. Samoan Sand. I jest bardzo ładny. To jest właśnie coś, co ja bym użyła, bo, kochani, to jest taki brudniejszy nudziak, ciemniejszy. I mamy w ogóle jeszcze dwa okienka, bo mamy 25 aż okienek. 24 to jest Strawberry Margarita i truskawkowa margarita. Bardzo ładny róż, na pewno użyję. A 25 mamy Suzy and the Arctic Fox. Taki nietypowy, ciemny kolor. Szaro, taki granatowo-szary, można powiedzieć. I tyle. Kalendarz jest opróżniony. I słuchajcie, fajne są te kolory. Jest dużo nietypowych kolorów. To są bardzo świąteczne, takie z drobinkami. Takie właśnie idealne na świętowanie. Szczególnie te na początku, o te. Jest też, są też kolory właśnie takie mroczne, ciemniejsze. One też są dobre na zimę. Takie kolory. Właśnie zimą je często używamy. Mamy coś różowego. Te topery możemy sobie potraktować jako topery do takich kolorów. Jest parę takich nietypowych jakichś rozwiązań. Myślę, że całkiem ciekawy kalendarz, ale będzie to kalendarz dla osób, które bardzo lubią malować paznokcie normalnymi lakierami, tradycyjnymi, które lubią lakiery OPI. Także to nie jest kalendarz dla każdego. To nie będzie, wiecie, jak fanka hybrydy dostanie taki kalendarz, no to się nie ucieszy, no bo co ona z tym kalendarzem zrobi? To jest kalendarz dla osoby, które właśnie lubią sobie wieczorem usiąść, włączyć serial, oglądać telewizję i sobie malować paznokcie. Lubią tą czynność. Na pewno będę z tych lakierów korzystać, więc jestem z nich zadowolona. Nie wszystkie kolory mi się podobają jakoś bardzo, ale większość użyję, podzielę się z mamą, wiadomo. Dajcie znać, co sądzicie o tym kalendarzu, jak Wam się podobał, czy macie ochotę go kupić i przede wszystkim napiszcie mi w komentarzu na dole, czy nosicie hybrydy, czy nosicie właśnie tradycyjne lakiery. To jest dla mnie bardzo ciekawa informacja. No, także tyle. Zapraszam Was na kolejny film z kalendarzami adwentowymi i widzimy się już w kolejnym filmie. Przepraszam Was za hałasy w dzisiejszym dniu, cały czas tam w kuchni Darek coś działa, ale mam nadzieję, że mimo wszystko miło ze mną spędziliście czas i zobaczyliście, co się znalazło w kalendarzu OPI i Hello Kitty. Kochani, do zobaczenia, czekam na Wasze kciuki. Pa, pa! Cześć!